Kurt. Panie starosto, 16 listopada telewidzowie w całej Polsce mogli się dowiedzieć, jaką mamy unikatową w skali Europy parowozownię, tę naszą wolsztyńską. Zatem pan słuchaczom, telewidzom telewizji kablowej powie, jaka jest przyszłość parowozowni, bowiem takie spotkanie odbyło się w ratuszu. Tak, panie redaktor, szanowni państwo, współmieszkańcy Wolsztyna, bo to jest w dwóch kierunkach, że tak powiem, emitowane. Faktycznie program Kawa czy Herbata był przygotowywany na 16 poranek. Była tam znakomicie pokazana nasza parowozownia, dokładnie skansen muzeum, czynny skansen muzeum. I myślę, że efekt tego spotkania będzie taki, że będzie ten skansen bardziej znany w Polsce, chociaż termin emisji jest bardzo wczesnym rankiem, ale okazało się, że bardzo dużo ludzi oglądało ten program. To jest jedna sprawa. Druga natomiast, już dużo wcześniej byliśmy zaniepokojeni tym, że dochodziły do nas wiadomości dotyczące ewentualnej zaprzestania działalności tego skansenu jako czynnego, powiedzmy, czyli likwidacji czynnych parowozów, jeżdżących parowozów, żeby stały to jako martwe eksponaty. To jest jeden temat. A drugi dotyczący bezpośrednio dnia prozaicznego, dnia codziennego, to znaczy dotyczący przewozów pasażerskich na liniach jeszcze funkcjonujących. Mam na myśli tutaj Wolsztyn, Grodzisk, Poznań i w drugą stronę oczywiście też. No i Leszno, Wolsztyn, Zmoczynek, ponieważ dochodziły nas wiadomości o zagrożeniach likwidacją tychże połączeń kolejowych dla społeczeństwa miasta Wolsztyna i nie tylko, myślę, że i powiatu. W tej materii zaproponowaliśmy spotkanie Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu i to spotkanie właśnie odbyło się w dniu dzisiejszym, czyli 23, jako połączone zarządu miasta Wolsztyna i zarządu powiatu. Zaszczycił nas swoją obecnością zastępca dyrektora taboru poznańskiego, pan Stanisław Janiak, ja się podeprę tutaj notatkami, żeby nie popełnić błędu. Był kierownik naszej parowozowni, pan Witold Wojtkowiak i był pan Darek Gulowaty, człowiek, który z tym skansenem jest związany już od wielu lat, któremu bardzo mocno na sercu leży właśnie to, aby ten skansen dalej funkcjonował. Poruszyliśmy na tym spotkaniu dwa tematy. Właśnie jeden dotyczący tych przewozów i na dzień dzisiejszy mi jest trudno odpowiedzieć na pytania, które dręczą naszych mieszkańców, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie na najbliższy rok, ponieważ właśnie w tym tygodniu odbywa się spotkanie dyrektora Kaczmarka, który jest odpowiedzialny za przewozy pasażerskie i tam się ustala pewne rzeczy dotyczące likwidacji określonych linii. Ze wstępnej deklaracji wiemy, że na najbliższy rok 2030 nie przewiduje się takiej likwidacji linii poznańskiej, czy linii leszczyńsko w kierunku Leszna i Zmoczynka. Natomiast na pewno przy małym zainteresowaniu pasażerskim tymi liniami, to większe prawdopodobieństwo jest wcześniejszej likwidacji linii Wolsztyn-Zmoczynek, czy Wolsztyn-Leszna, aniżeli linii poznańskiej, gdyż jednak w tym kierunku dużo pociągów, te, które w tej chwili jeżdżą, jest jeszcze w jakiś sposób obsadzonych przez pasażerów i rentowność ich nie jest zagrożona. Ja zresztą mówiąc na tym spotkaniu u burmistrza właśnie w dniu dzisiejszym, mówiłem, że dziwne dla mnie trochę jest stanowisko dyrekcji, ponieważ po 25 latach wróciliśmy do Wielkopolski, a tu się próbuje nas odciąć od tej stolicy tej Wielkopolski, czyli od Poznania, kończąc na przykład przebieg linii pasażerskich w Grodzisku. Pan dyrektor powiedział, że takiej na razie, takiego zagrożenia na najbliższy rok nie ma. Tak, kogokolwiek się pyta, każdy mówi, że zagrożenia nie ma, a jednak jest to rzecz, o którą naprawdę należałoby zadbać, bowiem jeśli już raz się to przekreśli, to będzie trudno odzyskać, powrócić do tych przewozów pasażerskich. No ma pani na pewno rację, bo jeżeli jakąś decyzję PKP podejmie i likwiduje tą linię, to odtworzenie tego będzie bardzo trudne, chociażby ze względu na stan torowiska. Ja chciałem państwa tylko uświadomić wszystkich, że jest bardzo skomplikowana struktura w tej chwili kolei. Jedne dyrekcje odpowiadają za tabor, inne odpowiadają za przewozy pasażerskie, jeszcze inne będą odpowiadały za torowiska, czyli korzystanie z tego. I tutaj zrobi się taki totalny galimatias, bym powiedział. I w tej chwili jestem na etapie prostowania. Ja myślę, że rola nasza czy zarządu powiatu, starostwa czy urzędu miejskiego polega na tym, żebyśmy my już w tej chwili wystąpili z pismami, jakby zabezpieczając się troszeczkę na wyrost przed próbami likwidacji tych linii. Takie decyzje dzisiaj zostały podjęte,
A ponadto powiedzieliśmy panu dyrektorowi Janiakowi, że wystąpimy z pismem, aby uruchomić pociąg, tak zwany nieco szybszy pociąg niż ten, który w tej chwili jeździ, bo on jeździ średnio około 2 godzin, który umożliwiłby dojazd do Poznania przed godziną gdzieś 9:30, aby zdążyć powiedzmy na spotkania, na narady, bo taka alternatywa też istnieje. Dużo ludzi jeździ na te spotkania do Urzędu Wojewódzkiego, tym bardziej teraz przy tej zmianie. I utrzymania tych pociągów, których w dużej mierze korzysta młodzież studiująca w Poznaniu. Przecież średnio z powiatu wolsztyńskiego, ze szkół wolsztyńskich jest około 600 absolwentów szkół średnich, z których duża część kontynuuje naukę na studiach czy na szkołach maturalnych w Poznaniu. I oni w dużej mierze korzystają z tego. I należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest tańsze dla takiego studenta, czy codzienny dojazd do Poznania szybkim pociągiem, powiedzmy, który pojedzie w godzinie 20, tak jak kiedyś tak nasza słynna pociąg spalinowy w godzinach rannych i wieczornych wracał, czy mieszkanie w akademiku, płacenie kolosalnych pieniędzy w Poznaniu. Wydaje mi się, że szybkie dojazdy w jakiś sposób potrafią to rozwiązać. Przewozy pasażerskie to jedna sprawa, ale przecież, bo wiadomo, że wszystko rozbija się zawsze o fundusze, taka parowozownia może się utrzymywać i duże pieniądze mogą spłynąć właśnie z tej turystyki, bo tych fanów starych kolei parowych jest mnóstwo, szczególnie w świecie. I panie starosto, co jest takie niepokojące? Te grupy zagraniczne, które przyjeżdżają, które pobędą kilka dni w Wolsztynie, one nie ukrywają. Mówią, że nie dostrzega się po pierwsze bardzo dobrej promocji, a po drugie współpracy kolej, miasto, powiat i biura turystyczne. Znaczy ma pani bardzo dużo racji w tej materii, ponieważ sama oferta na przykład organizowania pociągów retro to jest niewiele. Ja pani mogę taką statystykę podać z dzisiejszego spotkania, państwu również, że w roku 97 tych pociągów retro było 13, w 98 30, a w 99 do dnia dzisiejszego było ich 44. Są to określone pieniądze, które niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, nie zostają w Olsztynie, ponieważ za organizację tych pociągów, ja nie chcę mówić o jednostkowej, bo to różnie zależy od wielkości pociągu, czasu wynajmu i tak dalej, ale są to pieniądze sięgające setek tysięcy złotych w skali roku i one wszystkie wrzucane są tak zwanego wspólnego worka w dyrekcji kolei. I one giną po prostu. Natomiast na utrzymanie samego tego naszego muzeum, chyba które jest największą atrakcją w tej chwili, praktycznie niektóre tych pieniędzy zostają, one wracają w jakiś sposób powiedzmy, ale tylko w wymiarze utrzymania drużyn parowozowych, zakupu środków typu węgiel, tam dostarczanie wody i tak dalej, tych zabezpieczenia tych wszystkich przejazdów, tych wszystkich historii związanych z samą pracą. To koszty rzędu 800 tysięcy złotych w skali roku. Ja myślę, że to spotkanie dzisiejsze, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, na którym również była nasza kierownik Biura Promocji, pozwoli nawiązać bezpośredni kontakt i jakąś pomoc. Nawet deklarowaliśmy finansową pomoc ze strony starostwa, jeśli chodzi o i Urzędu Miejskiego, jeśli chodzi o opracowanie folderów, informacji. Muszę państwu powiedzieć, że na gorąco udało nam się zadać temat, na przykład, czym ja byłem bardzo zdziwiony, że nie ma telefonu, są tylko linie kolejowe, telefoniczne. Natomiast nie ma bezpośredniego telefonu. Szczególnie tacy turyści z zagranicy nawet nie wiedzą, jak dodzwonić. Ja, proszę panią, w czasie tej rady wykonałem telefon do dyrektora telekomunikacji i powiedział, jak tylko parowozownia wolsztyńska, tak się umówmy, złoży wniosek, to jutro mają telefon. Jest tylko problem, że trzeba zapłacić, prawda? I tu brakuje chętnych do opłacenia tego. Ja nawet zdeklarowałem, że za założenie tej linii może jesteśmy gotowi zapłacić, powiedzmy, te 400 zł, które kosztuje założenie telefonu, natomiast abonament i korzystanie z tego telefonu to już jest sprawa wewnętrzna. Myślę, że ten problem może być w jakiś sposób rozwiązany w momencie, jak zostaną uzgodnione nowe zasady działania spółki Cargo, takiej dyrekcji, ma się zająć i już w tej chwili od miesiąca czasu zajmuje się objęciem swoim zasięgiem działania i jakąś opieką taką wszystkich skanów w Polsce, gdzie jednym z najważniejszych, że tak powiem, punktów jest Wolsztyn, bo to jest jedyny koncentrum. Tak jest. No już mówię w skali kraju, powiedzmy tutaj na szczęście, ale w Europie też. Tak, tak. Musimy przyciągać tych turystów, tak. Oni bardzo duże pieniądze zostawią. Poza tym przecież stowarzyszenie kolei parowych, tutaj pan Tak jest. I to też powinno zaowocować. I pan Howard Jones też deklarował pomoc na przykład w remoncie wieży ciśnień,
która jest jednym z bardzo ważnych elementów naszej parowozowni, ponieważ dostarcza wodę właśnie do czynnych parowozów, które jeszcze dziś obsługują cztery linie systematycznie. Mówiąc o kierunku poznańskim i tak dalej. Tam porządku zaplecza noclegowego, jakieś właśnie mini baru, restauracji, przy tym, że ten turysta jak jedzie, bo to są naprawdę fani. Oni chcieliby siedzieć tam na miejscu i widzieć, słyszeć i dotykać te parowozy. Oni by najchętniej w nich mieszkali. To znaczy ja myślę, że ma pani 200% rację, że jeżeli tam się stworzy odpowiednią bazę noclegową, to nie musi być super standard, bo to są ludzie, którzy są fanatykami. I oni nawet powiedzmy w warunkach nieco spartańskich potrafią się przespać, jak ich interesuje jazda parowozem, nie wiadomo jakich warunkach do Poznania i z powrotem, prawda? Czyli tu nie chodzi o żaden wielki, luksusowy hotel. Natomiast punkty gastronomiczne. Myślę, że bardzo ważną sprawą jest na przykład doposażenie czy urządzenie tej sali, gdzie można wyeksponować to wszystko, co tam zostało zebrane. Przecież to muzeum, które tam jest, z tymi starymi przyrządami do przydziurkowania biletów, tych semaforów, tego wszystkiego, tych czapek, tych dokumentów, gdzie bilety, to powinno być wyeksponowane w znacznie istotniejszy sposób. Jeśli oni się nie zazba, to one gdzieś kiedyś przepadną. Gdzieś się straci serce do tego. Gdzieś przepadną. Przecież ci ludzie, którzy są z tym związani, kiedyś odejdą, a jednak trzeba komuś przekazać i jest to naszym ogromnym sukcesem, że jeszcze mamy tyle tej historii, bo to jest szmat czasu. Zgadza się. Ja myślę, że tutaj rola Powiatowego Biura Promocji, ja poprosiłem pana Darka Gulowatego, który naprawdę całym sercem jest oddany tej sprawie, o kontakt z panią Magdą, żeby naszą panią kierownik biura, panią Magdaleną Maczkowiak-Szeszułą, żeby po prostu skontaktowali się, żeby tą izbę zacząć urządzać, bo proszę państwa, jest niemożliwe, że przyjeżdża grupa turystów, czeka powiedzmy godzinę czy półtorej godziny na przejazd pociągu, a w tym czasie można pokazać właśnie wyposażoną jakimś filmem, jakimiś mediami, które będą obrazowały historię tego ruchu kolejowego. Ja powiem szczerze, że nawet jestem emocjonalnie związany z tą samą parowozownią, ponieważ mój ojciec 30 lat jeździł na parowozie i mi to mocno leży na sercu, żeby to funkcjonowało. A musimy mieć wszyscy świadomość tego, że pozbawienie się tej atrakcji to jest, no może w tej chwili przesadzę, ale 40% aktywności tego miasta. Zgodzi się pan ze mną, że wiele dobrego w zakresie zrobił pan Wojtek Lis, dzięki któremu przyjechali Australijczycy i którzy zapowiadają kolejne przyjazdy. Sam przyznaje, że jego strona internetowa w ciągu roku ma ponad 6000 odwiedzin. Czy w tym kierunku nie mogłoby też pójść biuro promocji strony internetowe, nie wiem, czy urząd gminy ma, urząd miejski? To znaczy my jesteśmy w trakcie opracowywania strony internetowej powiatu i do współpracy zaprosiliśmy pana Wojtka Lisa, o którego kontaktach międzynarodowych, australijsko, japońsko, powiedzmy całego świata jestem dobrze zorientowany, ponieważ wielokrotnie korzystaliśmy z usług jako tłumacza pana Wojciecha i mówił mi o tych kontaktach. Jestem bardzo rad, na przykład, że uczestniczyłem w spotkaniu właśnie przedstawicieli z Australii, z biura turystycznego, który, przedstawiciel tego biura, przywiózł emerytowanych pracowników kolei właśnie do Wolsztyna, którzy byli zachwyceni tym, co tu jest. Tylko ja jeszcze raz powtarzam, że tą ofertę turystyczną w stosunku do ludzi trzeba powiększyć o to, co pani powiedziała, o bazę gastronomiczną, o bazę noclegową. A wydaje mi się, że bardzo ważnym punktem w tym wszystkim jest wyeksponowanie tego wszystkiego, co stanowi skansen, czyli to muzeum. Ja tutaj deklarowałem pomoc panu Darkowi, na przykład Gulowatemu, jeśli chodzi o dokończenie makiety, która jest wspaniałym pokazem tego, jak wyglądała kiedyś XIX-wieczna parowozownia. I tą tylko tą deklarację mogę wobec pani, wobec telewizji kablowej powiedzieć, że jeżeli będzie pan Darek to my będziemy szukali sponsorów, żeby znaleźć pieniądze na dokończenie tej makiety, bo to jest znakomity pogląd na to, jak to wygląda. I ostatni już element, jeśli chodzi o pomoc na ten rok. Razem z panem burmistrzem zdeklarowaliśmy się, może nie w tym roku, ale na wiosnę, sfinansować w dużej części dokumentację na remont wieży ciśnień, która jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania. Remont, mówię, zewnętrzny, bo wewnątrz to dokumentację mamy przygotować my, płacąc odpowiedniej firmie za przygotowanie tego, natomiast same finanse na przeprowadzenie tego remontu to już była deklaracja ze strony taboru, czyli dyrekcji, która we władaniu której w tej chwili jest parowozownia. A zatem my jesteśmy chyba przekonani, że w nowe tysiąclecie wejdziemy wraz
z naszą wolsztyńską parowozownią. Ja myślę, że takiego zagrożenia na dzień dzisiejszy nie ma. Zresztą to pytanie zostało bezpośrednio panu dyrektorowi Janiakowi zadane i powiedział, że takiego zagrożenia na najbliższe dwa lata, że będzie cokolwiek likwidowane w Olsztynie, nie ma. Chciałbym do tego dodać jeszcze sprawy ludzkie. Proszę Państwa, jest wiele ludzi, którzy pracują i oddali prawie że część swojego życia zawodowego za tą parowozownię. Niestety, fachowcy w tej materii, mówią o maszynistach parowozowych, o palaczach, oni się powoli wykruszają ze względu na swój wiek emerytalny. Na razie takiego zagrożenia, że z powodu braku ludzi, że parowozownia musiałaby stanąć, bo nie miałby kto tych parowozów prowadzić, że tak powiem, to nie ma. Ale również powiedzieliśmy, że na tym spotkaniu, że jeżeli taka potrzeba będzie partycypowania w kosztach przeprowadzenia kursu na palacza, na maszynistę, a takie się organizuje bardzo sporadycznie, bo tych parowozów parowych już nie ma w tej chwili, ale jeżeli będzie potrzeba, to my jako powiat, przejmując Powiatowy Urząd Pracy od stycznia, będziemy mieli środki na przeprowadzanie kursów, które będą pozwalały ludziom wykonywać ten zawód. I tutaj też nasza deklaracja była, że możemy takie kursy dofinansować, gdyby ktoś się znalazł i chciałby pracować w tym zawodzie. A zatem cieszymy się, że jeszcze będziemy mogli jeździć pociągami, które ciągną koleje parowe. A na ten temat rozmawialiśmy ze starostą powiatu wolsztyńskiego, Ryszardem Kurpem. Dziękuję bardzo. Łazienki i kuchnie powinny być ładne, funkcjonalne, trwałe i czyste. Każdy z Państwa ma ulubiony kolor, wzór i poszukuje wyposażenia najwyższej jakości. Zapraszamy do sklepu Instal But w Olsztyn, ulica Poznańska 35, który zadowoli najwybredniejszych klientów. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Baterie, umywalki, wanny, kabiny natryskowe, kompakty, lustra, dozowniki mydła, dodatki łazienkowe. Uwaga, wanny z hydromasażem. Grzejniki Kosmokompakt, wysokie rabaty, grzejniki aluminiowe, kotły centralnego ogrzewania i ciepłej wody, Junkers, Termet, Torus, tu cena promocyjna. Rury i kształtki PCV, PE, Nipco, polipropulen oraz miedziane. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, czwartki od 8 do 16, soboty od 8 do 14. Instal But, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz ratalna. Wolsztyn, ulica Poznańska 35. Zapewniamy fachowy montaż. Dowóz gratis. Wszystkich, którzy remontują dom, wszystkich, którzy chcą, aby mieszkanie było wykończone z należytym standardem, jednocześnie wszystkich, którzy zakup chcą zrobić taniej, a z dobrą jakością, zapraszamy do sklepu przy ulicy Asnyka 3. Tu proponujemy Państwu niepowtarzalne wzory tapet, szeroki asortyment farb, lakierów, klejów, artykułów malarskich, listew drewnianych, styropianowych, boazerii, wszelkich elementów dekoracyjnych, a w tym kasetonów styropianowych i polisterynowych. Zapraszamy, ulica Asnyka 3 przy ulicy Gajewskich.